Dzień dobry Państwu. Nie wiem jak Państwo, ale ja wchodząc do tej sali poczułem pewną magię. Magię kina. Nic w tym dziwnego, wziąwszy pod uwagę miejsce, gdzie się aktualnie znajdujemy. Przed kilkudziesięcioma laty znajdowała się tutaj wytwórnia filmów fabularnych w Łodzi. Nasza ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się już dzisiaj. I będę miał przyjemność uczestniczyć razem z Państwem w dniu Waszego święta, czyli Gali Kompensa Dystrybucja. Witam Was na podsumowaniu roku 2022 i zawsze te spotkania jakby idą pod takim hasłem przewodnim, że my wciąż idziemy do przodu, realizujemy nasze cele. Quo vadis, można by nawiązując do filmu, tyle tylko, że drodzy Państwo, my wiemy dokąd idziemy i realizujemy to, co sobie zakładamy. Cele zarówno sprzedażowe, które dzisiaj podsumujemy, rekrutacyjne i inne. Ważne bardzo dla nas, żeby spółka mogła się rozwijać. Czasami mówi się, że jak ktoś zrobi dwie polisy, a potem cztery, to już jest 100% wzrostu. Ale my ten wzrost, drodzy Państwo, Wy zrobiliście na naprawdę dużych cyfrach. W ciągu ostatnich 5 lat podwoiliśmy produkcję życiową z 6 milionów, w roku ubiegłym do 12 milionów. Ogromny skok i tak naprawdę należą Wam się wielkie, wielkie brawa za to, jak spółka się rozwija, jak idziemy do przodu. Naprawdę to jest Wasza zasługa, Wasze zaangażowanie, Wasze kompetencje, Wasza chęć robienia tego i znakomite wyniki.